Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A dzisiaj znacznie lepiej. Witamy Was serdecznie w drugim dniu rekolekcji wielkopostnych. Przypomnijcie mi, jaki to był temat pracy, o którą wczoraj prosiliśmy. Moja ręka w górę, kto zrobił pracę? No, większość. Ja bym teraz prosił Agnieszkę, żebyśmy mogli nasz bęben umieścić losujący tutaj z przodu. Jeśli ktoś jeszcze nie wrzucił, to w czasie, gdy Agnieszka będzie wracała z bębnem losującym, jeszcze podniesie rączkę i jeszcze będzie możliwość dorzucenia swojej lawiny dobra. Czy ktoś jeszcze ma, a nie wrzucił? Chyba już wszyscy wrzucili. Jeszcze tutaj, tak, osoba. Słuchajcie, ostatnia szansa. Za chwilę wylosujemy. Ale dużo. Przekażcie, dobrze? Przekażcie tutaj do przodu. Czy jeszcze ktoś ma lawinę, która nie została umieszczona w bębnie losującym? Wszyscy już. Dobrze. To postawmy bębę tutaj na środku. Bębę losujący. I teraz poprosimy o jeszcze. Kto jeszcze nie wrzucił? Sporo tego. Zanim wylosujemy, to przypomnimy sobie właśnie tę piosenkę, której dotyczyło zadanie. I mam nadzieję, że wszyscy już ją znają. Tak jak czas proboszcz powiedział, można sobie zobaczyć film. Również z dzisiejszego spotkania będzie na YouTubie umieszczony dziś wieczorem film, a wczorajsze już można oglądać od wczoraj. Także jak ktoś jeszcze nie zobaczył, to dzisiaj może zobaczyć wszystko od początku do końca. Może i siebie, jak brałyście udział w konkursie. No to śpiewamy lawinę. Czas, kiedy to
nastąpi losowanie. Poproszę Agnieszkę, żeby wybrała osobę, która nam wylosuje z naszego bębna. Tak, Agnieszka wybierze. Czyżby Agnieszka wybrała takiego chłopczyka, zobaczcie. No brawo dla tego chłopczyka, on się bardzo był nieśmiały. Poprosimy, żeby ksiądz proboszcz zamknął oczy i dobrze, dobrze zamieszał w bębnie losującym jedną karteczkę na razie jedną, a później będą dalsze losowania. Moja lawina. A co dalej pisze? Joty. Domi, domi, juty. To jest podpisany Judyta Nowogrodzka, klasa druga, z której szkoły to nie wiem. I prosimy o wyjaśnienie, bo rzeczywiście tu jest jakaś drabina, a chyba zjeżdżalnia do wody w basenie, nie? Albo na placu zabaw. O, tutaj w Stanach Kostraży jest takie po drabinie do góry i lawina w dół do piaskownicy. Tak to jest? Taka lawina? Aha, dobrze. A ta Judy, skąd, co ona tu robi? Na huśtawce. No bo to ja jestem, a moja koleżanka tam jest Dominika. Czyli Domi jest Dominika. Tak. A Judy to jest Judy. Tak. No. I dla ciebie specjalna, tutaj odkładamy, dla ciebie specjalna taka opaska, która w nocy świeci. Proszę bardzo. Poczytaj sobie potem, co tam jest napisane. I kolejna praca. Tak. Ksiądz proboszcz. O. Rozciągamy tą laurkę. Moja lawina dobra. A podpisała się pod tą lawiną Karolinka Korzeniewicz, klasa szósta. Zapraszamy bardzo serdecznie Karolinę. Jesteś przepiękna praca. Chcesz coś opowiedzieć i zinterpretować? Tu jest schronisko chyba dla zwierząt. Tak, wspieram schronisko zwierząt, zbierając karmę. Fantastycznie. Ogromne brawa. Ale powiem, trzymajcie na kanadyku, powiem, że ja mojego Wolfa do twojego schroniska nie dam. Mój Wolf ma się dobrze, także tutaj. Losujemy ostatnią pracę. Dobrze, proszę księdza pomieszać. 200 w ziemi, dobrze. Możemy nagrodzić dwie, oczywiście. Możemy, tak. To może poprosimy Agnieszkę. To jest wypracowanie rzeczywiście prawie że magisterskie. Pamiętaj, nigdy nie przechodź na złą stronę. Moja lawina, by Adam Jarosz, gdy jestem w lawinie dobra, mam ochotę pomagać mamie, zmywać naczynia, zabawiać się z młodszą siostrą, pomagać staruszce, przechodzić przez ulicę, nie krzywdzić ludzi, pomagać zwierzętom, odrobić lekcje, uczyć się bawić ze zwierzętami i pomagać ludziom. Potrzebuję
Dobrze. Fajnie to napisane, nie? Zaraz. Zakaz zła. Fajnie, nie? Opracowanie takie. Później. Bądź kumplem. Nie dokuczaj. Uśmiech to objęcie czyni czyich oczu. Wy piszecie tak, że Adaś, czyście, tak? Jak pan magister piszecie, także tutaj. Tak, wierszyki. By dobrze piękno, by dostrzec piękno, nie trzeba być artystą. Wystarczy spoglądać sercem ciepłym i pełnym czułości. Wtedy całkiem niespodziewanie możemy dostrzec cuda wśród szarej codzienności. Więc spójrz, a znajdziesz te skarby cichutko drżące w ziemi, w zieleni, malutkie drobiny szczęścia rozkwitłe czułością ziemi. Chmurka na niebie pisze do ciebie, jak wiatr roznoszę słowa i proszę, żeby się ludzie odnajdywali, wzajemnie miłością obdarowali wspomnienia i uśmiech dołączali słońce i całą ciepła do serca wkładali, nawet gdy bardzo daleko z oddali, zawsze się ludzie wzajemnie kochali. Pamiętaj, że tu jest zamazane. Kto to tworzył? Właśnie szukam artysty tego. Adrian. Gdzie to jest podpisane? To ty jesteś taki geniusz? Tak. A kiedy jeszcze nikt układał? Tak. Sam pisał te wierszyki. Piękne opracowanie. No rzeczywiście zasługujesz na nagrodę. Nie tylko taką, ale wielkie oklaski. Ostatnia praca. Uwaga. To jest rebus, starsza pani, aha, no już wiem, starsza pani z laską, a nie starszy pan. A to ja, Paulinka, wdowiak, klasa druga, Przyszów. Prosimy bardzo Paulinkę, która zajęła się starszym panem i przeprowadziła go przez jezdnię. Bardzo dobrze. Tutaj przeprowadzam pana przez ulicę. A ten motylek to kto? To taki uśmieszek dobra, tak? Też uśmieszek dobra. Motylki się ładnie prezentują. Jeszcze raz brawa dla wszystkich, którzy złożyli swoje lawiny dobra. My oczywiście przekażemy księdzu proboszczowi, żeby podczas mszy świętej ofiarował te wszystkie lawiny dobra wraz z ciałem i krwią Pana Jezusa na ołtarzu, żeby Pan Bóg wam pomógł te lawiny dobra wypełnić. Będzie co studiować, bo to jest cała skrzynia tej lawiny dobra. Ale Pan Bóg je oczywiście zna wszystkie. Dziękujemy księdzu proboszczowi za losowanie. A teraz, uwaga, specjalna piosenka numer 2, która będzie nam towarzyszyła dzisiaj. Ona nosi tytuł Instrukcja obsługi. Na pewno niejedną instrukcję obsługi kiedyś widziałeś, tak? Może być do pralki, do PlayStation, do odkurzacza, telewizora, komputera, roweru i tak dalej. Każdy wytwórca, każdy producent jakiegoś przedmiotu dołącza instrukcję, żeby nam urządzenie długo służyło, żebyśmy wiedzieli, jak obsługiwać, jak poskładać wszystkie funkcje, żebyśmy poznali. A Pan Bóg jako stwórca człowieka, bo wszyscy wiemy, że człowieka stworzył kto? Pan Bóg! Już tak niepewnie. Kto stworzył człowieka? I słuchajcie, Pan Bóg też dał człowiekowi taką, można powiedzieć w cudzysłowie, instrukcję obsługi w postaci 10 Bożych przy... Przykazań.
kazań. Czy te przykazania są po to, żeby nam było ciężej żyć, czy łatwiej? Łatwiej. Żebyśmy byli szczęśliwi, czy nieszczęśliwi? No właśnie. A kto chce przestrzegać tych przykazań? Bo ja chcę. Ja się staram. Czasem mi nie wyjdzie. Świetnie, można opuścić ręce. I właśnie. Ta piosenka dotyczy 10 przykazań Bożych jako instrukcji obsługi. Kto ich przestrzega, ten staje się szczęśliwy, bo Pan Bóg jest bardzo zazdrosny o Ciebie. Pan Bóg chce, żebyśmy się wszyscy z Nim spotkali w niebie, dlatego daje nam te 10 zasad, żeby się w życiu nie zgubić. I teraz Gosia nauczy Was refrenu i za chwilę sobie zaśpiewamy. Powtarzajcie za mną słowa refrenu. Oto Twoja instrukcja obsługi. Do jej zaleceń stosuj się. A zobaczysz, że w czasie niedługim życie Twoje zmieni bieg. Śpiewamy, zobaczcie. Posłuchajcie, śpiewajcie razem z nami. Yeah.
No to już wiemy, że 10 Bożych przykazań, które doskonale znamy, nie musimy ich nawet wymieniać. Kto zna Boże przykazania? Tak, wszystkie 10. No nie wszyscy. A może ktoś z was chciałby tutaj podejść, będzie nagroda oczywiście, i przypomnieć nam 10 przykazań Bożych, tą instrukcję obsługi dla człowieka? Kto jest odważny? Może Agnieszko, wybierz osobę? Śmiało, kolego, chodź do nas. Jak masz na imię? Marcin. Z której klasy jesteś? Z drugiej A. Uwaga, słuchamy dekalogu, czyli 10 Bożych przykazań, instrukcji, obsługi. Pierwsze. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na zewnątrz. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Cię ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Wspaniale! Wielkie, wielkie brawo dla ciebie. Nagroda, proszę bardzo. Wielkie brawa, oczywiście. To już przypomnieliśmy sobie. A teraz piosenka pod zagadkowym tytułem J3-16. Na końcu tej piosenki Gosia zacytuje fragment Ewangelii Świętego Jana, dlatego J, trzeci rozdział, dlatego 3 i 16 werset, dlatego 16. Tytuł tej piosenki wziął się właśnie z tego fragmentu Pisma Świętego, ale on opowiada o takim gościu, posłuchajcie, takim gościu, który przyszedł na świat i powiedział: dosyć niewoli, dosyć zniewolenia przez grzech, ja was od tego zniewolenia wykupię. O tym jest właśnie ta piosenka. Ja ją bardzo lubię i mam nadzieję, że wy też polubicie. J3-16. Przed nami. Kto nam przypomni, jakie to święta? Głośno, wiel. I w czasie
tych świąt obchodzimy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. O tym właśnie była piosenka Jutrze 16. Już nie musimy się martwić, jesteśmy wykupieni spod władzy zła, spod władzy grzechu. Mamy obrońcę, jak śpiewaliśmy wczoraj. Mamy instrukcję obsługi, więc o nic się nie musimy martwić, tylko jedno staranie powinno w nas być. Pragnienie dobra czy zła? Pragnienie jakie? Dobra, jeszcze raz. Pragnienie? No to teraz już jestem przekonany. Pragnienie dobra. Za chwilę piosenka najbardziej rockowa, najbardziej rytmiczna, najbardziej taka czadowa, można powiedzieć. Ona nosi tytuł Nareszcie. Opowiada ona o takich ludziach, którzy te święta nie będą mieć takie wesołe jak my. Bardzo prosimy, przepraszam, żeby nie rozmawiać. Nie rozmawiać. Są ludzie, którzy te święta będą mieli smutne. Nie tylko z powodu tego, że mają mniej, że nie dostaną prezentów, że nie będą mieli tak dobrego jedzenia na stole jak wy, ale ze względu na to, że są samotni. My, oprócz tego, że możemy ofiarować jakieś datki na cele charytatywne, na tych, żeby, dla tych ludzi, żeby mieli lepsze święta, ale możemy wszyscy, jak tu jesteśmy, ofiarować to, co mamy. Każdy z nas ma czas. A mówimy zawsze, tak mamy mało czasu, nie? I teraz uwaga, takie zadanie na ostatnie dni Wielkiego Postu. Odwiedzam swoją babcię, dziadka, ciocię, u której dawno nie byłem, nie byłam. I tak bez patrzenia na zegarek, bez jakiegoś interesu, że tam mnie mama wyśle, albo że muszę coś załatwić, po prostu przychodzę i rozmawiam. Wiecie, jak ja się wstydzę bardzo, że jak moi dziadkowie żyli, ja tak mało czasu spędzałem z nimi, i żeby ich posłuchać, ich mądrości, ich opowieści, jak to było dawniej. Teraz już niestety nie mam okazji, bo nie żyją moi dziadkowie. I jest mi bardzo smutno, że nie mogę już do nich pójść, odwiedzić. A jak byłem w waszym wieku, to mogłem to robić codziennie, a jakoś nie miałem czasu, tak mówiłem wtedy. I teraz żałuję bardzo. Może wokół ciebie gdzieś są ludzie, sąsiadka, sąsiad, do których nikt nie odwiedza, którzy będą mieli te święta bardzo smutne, bo samotne. Możesz przyjść, poświęcić im swój czas, porozmawiać, może zapytać, czy coś trzeba pomóc, coś trzeba przynieść, coś trzeba posprzątać przed świętami, czy zrobić. Wiecie, Pan Jezus powiedział kiedyś takie słowa: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, ale tu nie chodzi o wzrost, tu nie chodzi o wzrost, tylko o tych zapomnianych, niekochanych, odrzuconych, samotnych, smutnych, pogardzanych gdzieś tam na marginesie naszego życia, to mnieście uczynili. Pan Jezus szczególnie utożsamia się z tymi właśnie ludźmi. I takie zadanie, żeby właśnie pomyśleć o tym, czy mogę, czy chcę poświęcić swój czas, żeby to właśnie zrobić, tak bezinteresownie. Czasami jak przychodzimy do babci, to czekamy, aż babcia nam coś da, może jakiś tam banknocik do kieszeni wsunie, może coś dobrego do jedzenia, i tak zawsze jest to takie interesowne. Ale żeby tak przyjść i posiedzieć i zapytać, czy coś ja mogę dla ciebie zrobić, a nie tylko brać, tak? Większa jest radość w tym, jak się coś daje. Zobaczycie, jaka to jest frajda i radocha. I przy okazji macie dobry uczynek i uczynek wielkopostny również. Zachęcamy do tego. Za chwilę Gosia zaśpiewa taką listę osób, o których szczególnie w czasie tych ostatnich dni Wielkiego Postu pomyślmy. Wszyscy są smutni i smutni.
żeby ktoś mógł powiedzieć nareszcie. Ktoś samotny, ktoś smutny, nareszcie ktoś przyszedł do mnie, nareszcie ktoś mnie pocieszył. Może to jest kolega, koleżanka, może ktoś chory. Pan Jezus też powiedział, byłem chory, a odwiedziłeś mnie. I to będzie najważniejsze. Jest taka księga Nowego Testamentu, która się nazywa Apokalipsa. I tam Pan Jezus zapowiada, że nie będzie ważne, ile masz literek przed nazwiskiem, nie będzie ważne, jaki masz dom, samochód, stanowisko, czy byłeś sławny, czy nie. Ważne będzie to, czy usłużyłeś temu najmniejszemu słudze Pana Jezusa, temu właśnie odrzuconemu, biednemu, samotnemu. Pamiętajcie, w tych ludziach jest Pan Jezus i On kiedyś albo nas nagrodzi, byłem głodny, dałeś mi jeść, spragniony, dałeś mi pić, odwiedziłeś mnie, albo niestety usłyszymy bardzo przykre słowa, byłem głodny, a nie dałeś mi jeść. A oni powiedzą, kiedy, Panie Jezu? Pan Jezus powie to, co już mówiłem. Cokolwiek uczyniliście temu najsłabszemu, odrzuconemu, zapomnianemu, mnieście uczynili. To jest bardzo ważne w życiu, bo tych samochodów, tych domów, tego wszystkiego, co tu zgromadzimy, tych komputerów, nie weźmiemy z sobą na wieczność, tylko weźmiemy te czyny z miłości i to dla tych, z którymi się Pan Jezus szczególnie utożsamia. Będziecie pamiętać o nich? O tych smutnych, żeby ich pocieszyć, tak? O tych samotnych, żeby ich odwiedzić, tak? No mam nadzieję, że tak będzie właśnie. A teraz, uwaga, taka piosenka, która nosi ciekawy tytuł. 3, 2, 1, Bungee. Wiecie, co to jest bungee, prawda? No więc posłuchajcie takiej historii, którą przeżyłem. My co roku gramy nad morzem. Od 16 lat wyjeżdżamy nad morze i tam gramy koncerty. W tym roku też będziemy w sierpniu. I we Władysławowie stało takie bungee przy plaży, ale takie wysokie. Trzeba było mieć 18 lat, żeby skoczyć. Trzeba było opróżnić kieszenie, stanąć na wagę, podpisać tam jakiś papier. I wtedy wjeżdżasz taką windą, takim dźwigiem do góry, wysoko, wysoko. I tam z tyłu za plecami jest pan albo pani z tobą wjeżdża. Otwiera ci tę bramkę, bo masz linę na nogach nawet, czyli nie można za bardzo ruszyć. I mówi 3, 2, 1, bungee. I uwaga, wtedy trzeba skoczyć. Jeśli ktoś nie skoczy po słowach 3, 2, 1, bungee, to tam też taka informacja na tej tablicy była, małymi literkami na dole, ja to dokładnie przeczytałem, że jak ktoś nie skoczy po słowach 3, 2, 1, bungee, no to zjeżdża na dół i co najgorsze, pieniążków mu już też nie wrócą. Wtedy to było 100 zł, teraz jest chyba wiele więcej, bo to parę lat temu było. Ja sobie tak myślałem o tym i napisałem piosenkę, którą za chwilę zagramy. Nosi ona właśnie tytuł 3, 2, 1, bungee, a piosenka jest o tym, o dwóch rzeczach. Żeby dobre decyzje w życiu podejmować od razu. Bo jak żeśmy wczoraj powiedzieli, łatwiej jest nam popełnić coś złego niż coś dobrego. Więc jak czujesz taki potrzeb, to zrób coś dobrego, pomóż. Tak, zarać komuś, no to nie czekajmy, aż nam przejdzie, bo przeważnie nam przechodzi bardzo szybko. Albo mama mówi, zrób to, zrób tamto, nie? A ty dobra, zaraz, bo to najwyższy level w grze. No i mama to robi sama, albo posyła kogoś i już tracimy okazję do dobra. To jest jedna rzecz, czyli dobre postanowienia robimy od razu, bo nam przejdzie. I tracimy okazję wtedy. I to dobro już nigdy, nigdy się nie powtórzy, ta okazja. I teraz druga sprawa. Tak niestety bywa, że ludzie wolą być obserwatorami, na przykład jest jakiś wypadek, ktoś się przewróci, krew na ulicy, nie wiem, na rowerze czy w samochodzie jakiś wypadek, ludzie się zatrzymują, wszyscy telefony w ręce, filmują. Wstanie ten gościu czy nie? No na pewno ktoś tam zadzwoni na pogotowie, nie? I tak wszyscy myślą i nikt nie zadzwonił i ten człowiek biedny leży, nie? I możesz mu uratować życie, dlatego nie stójmy nigdy z boku, jeśli coś się złego dzieje, reagujmy od razu. Jak widzisz, że coś się dzieje, albo trzeba coś starszemu powiedzieć, że jest niebezpieczeństwo, to nie czekaj, aż to zrobi ktoś inny. Bo tak każdy może pomyśleć i wtedy nie zrobi nikt. Zawsze pamiętajmy o tym, żeby nie czekać, aż nam przejdzie okazja do czynienia dobra. 3, 2, 1, bungee. Thank you.
Ja patrzę tutaj cały czas na czas, który nam został. Kochani, chcieliśmy tak krótko podsumować to, co chcieliśmy wam przekazać poprzez tych, w czasie tych spotkań rekolekcyjnych. Na początek bardzo, bardzo dziękujemy. Przede wszystkim trzeba podziękować Panu Bogu za talent, za księdza proboszcza, który nas tu kolejny raz zaprosił, za waszych nauczycieli, za tych, którzy was tutaj przywieźli, za waszych rodziców. No i dzięki wam za to, że tak tutaj grzecznie siedzicie, nie rozmawiacie, słuchacie ładnie. Naprawdę gramy w różnych szkołach, gramy w różnych domach kultury. Nie ubieramy się jeszcze, to jeszcze nie koniec. Gramy w różnych kościołach i słuchajcie, teraz chodzi o to, żebyśmy zapamiętali z tych rekolekcji to, co najważniejsze. Chcieliśmy wam przekazać w trakcie tych spotkań i poprzez nasze piosenki, że warto żyć blisko Pana Boga, warto słuchać tego, czego uczyć się na religii, warto chodzić do kościoła i słuchać mądrych kazań, uczestniczyć w życiu sakramentalnym, jeśli ktoś już przyjął Komunię Świętą, a jeśli się przygotowuje, żeby się jak najlepiej przygotował. I pamiętajcie, jeśli kiedyś w życiu się zagubicie, to zawsze macie do kogo wrócić. Jest ktoś, kto was kochał i jeśli was jeszcze nie było, obrońca, śpiewaliśmy o tym wczoraj, śpiewaliśmy o lawinie dobra, o tym małym geście, który może rozpocząć lawinę. Śpiewaliśmy o tym, że największy wypas daje Pan Bóg. Śpiewaliśmy o instrukcji obsługi. Jak będziemy przestrzegać 10 przykazań, to się na pewno nie zagubimy. I mamy do was jeszcze dwie prośby. Można sobie już dzisiaj ściągnąć na telefon taką aplikację, która się nazywa Pismo Święte. Całe Pismo Święte można mieć w telefonie, to nie zajmuje dużo. Jeśli się komuś nie chce czytać, to nawet ono samo czyta się. Taki to jest fajny wypas. W Google Play, jak macie telefony z Androidem, można sobie ściągnąć taką aplikację za darmo i mieć to Pismo Święte, Słowo Boże zawsze przy sobie, bo to Słowo Boże nas prowadzi przez życie. Ja się przekonałem, a że jestem w wieku, no nawet starszy niż wasi rodzice, że warto się kierować Słowem Bożym w życiu, bo to się po prostu opłaca. Żyje się łatwiej, mniej rzeczy się boisz, mniej rzeczy cię przeraża, jest po prostu szczęśliwiej. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, informacja dla tych, którzy już przystąpili do pierwszej komunii. Jak wyjeżdżamy gdzieś na wycieczkę i gdzieś na parę dni, to bierzemy oprócz telefonu, bierzemy ładowarkę. A jak nam się w sercu rozładuje dobroć, czyli jesteśmy złośliwi, pyskujemy w domu, nie potrafimy się pogodzić z bratem, z siostrą, ciężko nam jest być dobrym, to znaczy, że trzeba się podłączyć do źródła dobra, miłości, prawdy, piękna. To źródło jest w Eucharystii, we Mszy Świętej. Przyjmując Pana Jezusa, doładowujesz sobie dobroć. Jest łatwiej. Im częściej przyjmiesz Pana Jezusa, tym łatwiej będzie ci być dobrym. To jest sprawdzone. Ja to sprawdzałem już wiele, wiele lat i to rzeczywiście działa. Spróbujcie i wy. Zapraszamy do obejrzenia tych filmików, przypomnienia sobie tych piosenek, tych treści, o których mówiliśmy. Wczorajsze filmy są już na YouTubie, dzisiejsze będą wieczorem. Są zdjęcia, zapraszamy na stronę testimonium.pl, na nasz kanał na YouTubie, gdzie są teledyski również do instrukcji obsługi. Tam zobaczycie, co się dzieje, jeśli nie przestrzegamy instrukcji obsługi. Wystarczy wpisać testimonium, instrukcja obsługi i już wam teledysk nagrany wiele lat temu. Zobaczycie, co się tam z takiego wydarzyło. To jest fajna historia. Zanim zagramy ostatnią piosenkę, to jeśli ktoś ma ochotę, to można po koncercie nabyć naszą płytę. Dzięki serdeczne jeszcze raz wszystkim, a śpiewała dla was Gosia. Na syntezatorze, na flecie i śpiewała moja żona Agnieszka. Gitara elektryczna, komentarze Sebastian. I na koniec można się złapać za ręce. Taka spokojna będzie piosenka, ona nosi tytuł Dekalog 10. Można się pobujać. Miłości szansę dziś daj. Dajmy szansę Panu Bogu działać w naszym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie dosięgniesz nigdy dnia.